hejka, wczoraj nagrałam dla Was foodbooka, u mnie jest już kolejny dzień i jak widzicie wybraliśmy się na wycieczkę rowerową nad jezioro i uznałam, że jest to idealne miejsce, żeby nagrać dla Was wstęp, ale się zmachałam. Także z tą piękną scenerią zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszy film. Miłego oglądania. A tu macie trochę jeziora Tuchomskiego. Ziggy w kosmosie. Patrzcie, jak jest zdziwiony. Słuchajcie, dzisiaj na śniadanie nie będzie absolutnie nic wyjątkowego, ponieważ mam ochotę na takie mega proste weekendowe śniadanie, czyli jajecznica ze szczypiorkiem i do tego bułeczka. I ja, słuchajcie, byłam rano w sklepie u nas we wsi i kupiłam taki ser, jakiś ser farmerski. Piotrek wyczytał, że to jest ser z Mazur. I uznałam, że go spróbuję. Jedyny minus jest taki, że na opakowaniu nie ma nigdzie makroskładników, więc będę musiała jakoś dodać na oko. Ale spoko, poradzimy sobie. Więc jajecznica ze szczypiorkiem i do tego bułeczka z tym serem farmerskim, pomidorem, dam jeszcze rukoli i oczywiście jeszcze rzodkiewki, bo ostatnio mam mega fazę na rzodkiewki. I słuchajcie, pokażę Wam mój taki, nie wiem, czy to trik, może Wy też tak robicie, co ja robię z pieczywem. I słuchajcie, jak kupuję bułki, to wrzucam je od razu do zamrażalnika i później, tak jak dzisiaj, wyjmuję taką bułkę, daję ją na dosłownie chyba pół minuty do mikrofalówki i później na jakieś 2-3 minuty do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i patrzcie, jak normalnie świeżutka bułeczka z piekarni. Pychotka. Także myślę, że jest to fajny trik, jeżeli macie ochotę na świeże pieczywo, to po prostu je zamroźcie, a później wrzućcie do piekarnika. Nie wiem, czy to nie jest oczywiste, ale nie wiem, może dla kogoś nie jest, dlatego to mówię. I to jest bułka Grahamka. Jeszcze w lodówce znalazłam taką wegetariańską wędlinę. Byliśmy ostatnio w Lidlu na zakupach i było coś takiego, więc uznaliśmy, że spróbujemy, bo my oboje uwielbiamy próbować takie różne wegetariańskie i wegańskie zamienniki mięsa, więc uznaliśmy, że spróbujemy coś takiego. Już to jedliśmy wczoraj na śniadanie i nie jest to złe. No pewnie to jest taki, wiecie, jednorazowy zakup tylko. No ale tak jak powiedziałam, uwielbiamy takie rzeczy spróbować, więc jeszcze dam nam to na bułki. Ja chciałbym powiedzieć, że jeszcze szczerze mówiąc nie trafiliśmy na jakąś dobrą wegetariańską tudzież wegańską wędlinę. Nie. Ale mimo wszystko uwielbiamy je kupować, żeby je próbować. Tak. I śniadanko gotowe, tak jak mówiłam, nie jest to nic specjalnego, ale może komuś narobię ochoty na jajeczniczkę ze szczypiorkiem. I jak mogliście zauważyć, ja pieczywa zazwyczaj niczym nie smaruję. Jestem okej z tym, żeby kłaść bezpośrednio produkty na chleb. Nie ma dla mnie różnicy, czy jest coś na tym pieczywie, czy nie. Także tak to się prezentuje. Takie weekendowe śniadanko. Do tego jeszcze tutaj skroiłam 3 rzodkieweczki. A w ogóle to jesteście drużyna bułka czy chleb? Co wolicie jeść? Chleb czy bułki? Ja wolę bułki. No ale wiadomo, to jest nieopłacalne, lepiej upiec czy kupić swój chleb, ale często właśnie mrożę bułki na takie zachcianki jak dzisiaj.
Wiecie co? Sprzątałam chatę cały dzień, jest już mega późno, więc czas w końcu na obiad, ale przynajmniej chata lśni. Ale tak się napracowałam, że wam mówię. Już bierzemy się za tę bardziej przyjemną rzecz, czyli gotowanie. I słuchajcie, będę dzisiaj robiła garam masala, coś w tym stylu. Myślę, że to jest mega prosty przepis. I od razu mówię, że będę robiła większą porcję, ponieważ część zawykuję, włożę do lodówki i będziemy mieli na obiad w tygodniu. Fajnie zrobić czasami czegoś więcej, żeby zawykować, włożyć do lodówki i wtedy w tygodniu, jeżeli pracujecie, po prostu wyciągacie, odgrzewacie i obiad czy kolacja gotowe. Dobra, już wam mówię, co tutaj mam. Już sobie pokroiłam cebulę, tutaj mam 5 ząbków czosnku i kawałek imbiru w kosteczkę. Dzimilku, to przynieś piłeczkę. No ale to przynieś piłeczkę. No ale co się dzieje? Ale co się dzieje? No powiedz, co się dzieje? Co się takiego dzieje? No co? Już? Nie? Gaduło ty. Wracając, mam 2 przeciery pomidorowe. I mleczko kokosowe, mam akurat light. I do tego przyprawa garam masala. I tutaj pokroiłam w kostkę 2 kostki tofu. I wyłożyłam na blaszce do pieczenia. Piekarnik już rozgrzewam do 180 stopni. I uznałam, że nie będę ich smażyć i nie będę ich w ogóle przyprawiać, bo myślę, że to sam sos będzie na tyle esencjonalny, że nie muszę przyprawiać tego tofu. Jeżeli nie przepadacie za tofu, to możecie je przyprawić wedle gustu. I teraz po prostu wrzucam je do piekarnika. Wszystko będę gotowała na woku. Tutaj mam już tutaj 2 łyżki oleju zwykłego rzepakowego. Jeszcze w międzyczasie w moździerzu rozgniotłam 3 goździki i pół łyżeczki chili. Przypraw z cebulą, 2 przeciery pomidorowe. Wolałabym dodać pomidory z puszki, ale nie mam, więc będą przeciery, trudno. Nie wiem, czy też tak robicie, ale ja zawsze rozcinam to pudełko od przecieru, żeby wydobyć całą zawartość. Wiecie co, przez to, że zapomniałam, że to jest przecież z 2 przecierów, to dam jeszcze jedną saszetkę tego garam masala. I do tego daję całą puszkę mleka. Ja daję, jak mówiłam, light i go tak wstrząsę jeszcze przed dodaniem. I teraz całość będę gotować na małym ogniu. W międzyczasie ugotuję sobie 70 gramów ryżu. I słuchajcie, po jakichś 20 minutach tofu gotowe. Ryż też już mi się ugotował, więc nakładam. Jeżeli chodzi o sos, to dodałam tutaj jeszcze tylko soli. I powiem wam, że smak mi bardzo odpowiada, więc super. No i jak widzicie, jest dosyć rzadki ten sos, a to przez to, że użyłam przecieru pomidorowego, a nie pomidorów w puszce, więc jeżeli wy będziecie robić, to polecam użyć pomidorów w puszce. No i że użyłam mleka kokosowego light, które jest po prostu dosyć rzadkie. Te zwykłe, pełnotłuste mleko kokosowe jest gęstsze, więc i danie będzie gęstsze. Ale mi ta konsystencja w ogóle nie przeszkadza. Tutaj jeszcze urwałam sobie kolendrę. Dobra, do dzieła, nakładam. Się prezentuje mój obiad, więc co, zajadam, już nie mogę się doczekać, bo wygląda przepysznie i do tego wzięłam sobie Pepsi Max. Ja się nasprzątałam dzisiaj, więc zasłużyłam. Dzisiaj samotny obiad, więc puszczę sobie coś na laptopie i zajadam. Ciekawe, jak Piotrek jak wróci, to co powie na to danie. Mam nadzieję, że będzie mu smakowało. Co prawda jeszcze nie pora na kolację, ale wcześniej muszę przygotować sobie ciasto, więc już przychodzę z ciastem i będziemy robić na kolację pitę. I jest to ciasto, zwykłe ciasto drożdżowe. I już wam mówię, co tu mam, w opisie pod filmem też będą dokładne informacje. I w misce mam 300 gramów mąki pełnoziarnistej, do tego 2 łyżki oliwy z oliwek, czyli 10 gramów, do tego paczka suchych drożdży 7 gramów, pół łyżeczki soli,
pół łyżeczki słodzidła i teraz jeszcze dodam 150 ml ciepłej wody i teraz pozwolę mojemu mikserowi robić swoje. Powiem Wam też, że tak się zmęczyłam z tym sprzątaniem, że jak poszłam pod prysznic i się przebrałam, to się czuję jak normalnie po jakimś mega ostrym treningu. Także czasami sprzątanie lepsze od treningu. I ciasto wyrobione, więc teraz przykrywam je ściereczką. Odstawiam w ciepłe miejsce i myślę, że tak za godzinkę, no może godzinę i pół, zabierzemy się za kolację. Ciasto już mi pięknie wyrosło, ale zaraz Wam pokażę. W międzyczasie zrobię szybko swój hummus paprykowy, który już pokazywałam na kanale. Ale powiem jeszcze raz. Tutaj mam cały słoik odsączonej ciecierzycy, do tego mała cebula, ząbek czosnku. Tutaj mam 100 g pasty tahini i 2 łyżki oliwy z oliwek i upieczoną paprykę, którą już obrałam ze skóry. Tutaj jeszcze mam sok z 1/4 cytryny. Zazwyczaj daję pół cytryny, ale miałam tylko 1/4, więc dzisiaj 1/4. I jeżeli chodzi o przyprawy, to łyżeczka soli, łyżeczka pieprzu, 2 łyżeczki papryki słodkiej i pół łyżeczki kminu rzymskiego. To wszystkie składniki wrzucam do blendera, miksuję, w razie czego w międzyczasie dodaję jeszcze wody, żeby konsystencja była odpowiednia i tyle. Hummus będzie gotowy. I hummus gotowy. I jak widzicie, wychodzi ogromna porcja z tego całego słoika ciecierzycy. Więc uważajcie, jeżeli nie chcecie aż tak dużej porcji, to zróbcie po prostu z połowy, a drugą połowę możecie też zużyć zamiast tofu do tego sosu po prostu garam masala. I tyle. Dobra, to ja idę już po ciasto, a hummus na razie odstawiam. Te dźwięki w tle, a na pewno słyszycie, ale Jimmy dorwał hałaśliwą piłeczkę. I się nią bawi, więc przepraszam, no ale chyba nie zabiorę mu piłeczki, prawda? Więc niech się bawi, a ja chcę Wam pokazać, jak pięknie już nam wyrosło ciasto, więc daję je teraz na stolnicę. Dobra, 8 placków mamy, w międzyczasie rozgrzeję piekarnik do 200 stopni w termoobiegu, ale już... Widzę, jak on mnie zagłusza z tym. Dziwuka, ty nie mógłbyś się pobawić z Piotrusiem? Ale do piekarnika wkładam już blachę wyłożoną papierem, żeby ona też się nagrzała i wtedy na tą nagrzaną blachę będę kładła placuchy. Chyba nie dopowiedziałam, że te pity mają się piec około 12 minut, a w międzyczasie przygotowałam nam talerz dobroci do tych pit i mamy rukolę, paprykę czerwoną, ogórka zielonego, buraka, trochę papryczek jalapeno, ogórka konserwowego i rzodkiewkę i oczywiście hummus, na który jeszcze dałam na wierzch kolendrę i odrobinę sezamu czarnego. I to dla naszej dwójki taki talerz dobroci. I zobaczcie, po 12 minutach pity pięknie nam urosły. I teraz jak... Oj, sorki, zatrzęsienie. I teraz jak kto woli, można je albo rozkroić i włożyć do środka warzywa, mięsko, czy co tam chcecie. Albo po prostu tak jak my wolimy, że je rwiemy i maczamy z hummusem razem z warzywami. I to by było tyle na dzisiaj. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. Jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie mój kanał po więcej przepisów. A my już zasiadamy do tej przepięknej, kolorowej kolacji. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko i oczywiście bądźcie zdrowi. Buziaczki, pa, pa! Halo widzowie! Halo widzowie! Proszę o suba! Proszę o suba! Proszę o suba dla mojej mamusi! To wtedy będę grzeczny!